Zwoło mnie Żuki, witam w Słonie Zapytaj Żuka Rzeczy, gdzie pytać mnie o tak ważne rzeczy jak umyj dupę. Moje serduszko. <grym> gdyby z całego świata zniknęły sybiksy, to byłoby dobrze mniej więcej czy więcej więcej? Ale gdyby przestały istnieć cybiksy, to nie byłoby się z kogo nabijać, zniknąłby element humoru z naszego życia. Czy też nie byłoby w tym nawet gorzej? Czy nie należy się pastwić nad niektórymi ludźmi, żeby było na świecie lepiej, ponieważ są debilami? I urwary mi od internetu raz. Jak tak można. Żukie słony! <grym> Moje serduszko! <grym> Czarny nas, ale masz fajnego węża. W tej chwili wchodzi w. Jest za rekinem. Jakby co? Przysięgam. Znaczy, właśnie w tym problemie jest problem trochę. Oj, tak. Olaf! <grym> Na wypadek, gdyby jego mama się nudziła przy nazywaniu imion. Jeżeli tak myślicie, to wiecie, że tak nie było. Ewentualnie kot mógł go nazwać, wchodząc na klawiaturę. A czy gdyby znalazła się religia, która tłumaczy o co chodzi z dinozaurami lub pozwala na dowolną interpretację samej siebie? Sam sobie wymyśl. Co pozwoliłoby tobie znaleźć wytłumaczenie? To przyjąłby się... Nie no, świetnie! Ej, istnieje Bóg i pozwala ci myśleć co chcesz! Wierzysz już? Świetnie. To się nazywa oczy i wyobraźnia. Wynalazłeś oczy i wyobraź... I uszy. Wynalazłeś jeszcze uszy. Wspaniale. A tak, czy nie jesteś raczej agnostykiem poszukującym prawdy, niepotrafiącym znaleźć w żadnej wieży? W wieże to mieszkają yy, niekrasnoludki i księżniczki, których trzeba ratować. I ludzie z kuszami. Kiedyś przynajmniej. To był przerażające myśl, gdyby w tej chwili w wieżach starych zamkowych mieszkali kusznicy. Jak widzieli w kurwie irytującego turystę tego. Przerażająca myśl na dzisiaj. Jednak jednak, nie wykluczającym istnienia sił wyższych, jednocześnie nie zakładającym ich istnienia, czy niż ateistów. Nie, ponieważ gdyby ktoś specjalnie przygotował religię na moje potrzeby, to wiedziałbym już od razu, że to bullshit. Ktoś może przygotować lasagne na moje potrzeby, to nie znaczy, że się będę na nią uwalić na kolana i się do niej modlić. Szczerze mówiąc, prędzej bym to zrobił dla lasanii przygotowanej dla mnie specjalnie. Zjadę raz taką lasaniem, która wy, wy, wymaga, aby wręcz ode mnie modłów. Jednakże yy, nie jestem antyistą. Mm. Uwierzyłbym ewentualnie w siłę, która stworzyła, zapoczątkowała kosmos. Jednakże nie nazwałbym tego Bogiem. W naszym rozumowaniu. Mm. Gdzie moja lasania? Żółk, jesteś gruby niepotrzebny haha! <laughs> wy tak myślicie? Nie. A ja potrzebuję. Lasanie. Pani Protze za Cynżuku mam do Pana dwa pytania huchu. Hu. Moja wersja jest lepsza. Czy jeśli czytałbym na głos Manifest komunistyczny Karla Marksa przy młodszym rodzeństwie 1.12.29, to podchodziłoby to pod prawa propagowaniu systemu totalitarnego. Ej, po pierwsze, nie wiem, w czym problem, nawet gdyby tak było. Bo szerzenie nazizmu jest u nas nielegalne. Co do komunizmu, to szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Chyba. Eee, ale systemu totalitarnego to nie ma przecież żadnego problemu. Nie ma przeciwko temu. Zresztą eee, nazizm był systemem socjalno-totalitarnym. Jeżeli ktoś myśli o socjalizmie, że jest zły, to hello, jesteś w Europie. Jest system socjalistyczny u nas, socjalny. Socja... Socjal. Hę? Ci wszyscy, co mówią, że niepracujący dostają pieniądze. Socjal. Witamy w systemie socjalnym. Socjalistyczny. W Ameryce go nie ma. Proszę się tam wyprowadzić i sobie znaleźć jakiś miły, malutki przytułek na wypadek, gdybyście złamali nogę, musieli zapłacić 50 tysięcy dolarów w szpitalu. Także ja, ja, ja nie widzę problemu. Ewentualnie rodzicom się tłumacz, a nie rządowi. Czy też policji. Chyba, że przyjdzie ksiądz i mu zaczniesz gadać. Ale przecież on też ma system totalitarny. No bo co? No bo ksiądz jest ostatecznym i najwyższym spektrum poznawczym i dającym wam kary i mówiący co jest dobre, a nie złe. To jest system totalitarny. W pewnym mini poziomie. Kościół to totalitaryzm. No, mam tytuł na dzisiaj. Nice. Jaki ma pan stosunek do komunizmu jako ideologii? Nie działa! <laughs> nie działa. E, system komunistyczny zadziałałby, gdyby człowiek był jednostką idealną, społecznie i wykonawczo. Jednakże taku nie jest, ponieważ ludzie to D, a potem U, a potem P, a potem K, a potem I. Bez kropki. Chyba, że ktoś jest bogaty. Ale oczywiście tam nie powinno być w takim systemie takich ludzi. Ha. A jest drugie I. Przypał. Nie stać nas. Komunizm nie działa, krótko mówiąc. Kocham teksty jak To nie był prawdziwy komunizm! Kurczę, jak była taka bieda, ludzie ginęli. Już nawet nie mówię u nas, ale na przykład w Brazylii. Jak jest taki bieda, taki komunizm, taka hiperinflacja, taki psypał, tak się źle dzieje, to co się stanie za prawdziwe komuny? Będę to zapierał wszyscy. Panie Imperatorze Żuku, mówi Chlorek Azotu, kiedy kolejne po powiastki z twojego własnego życia? Kurde, ale jak wczoraj! Wczoraj, bąk, tak w ogóle po prostu nie pamiętam jak ja opowiedziałem, ktoś by musiał mi zrobić listę jak powiedziałem, opowiedziałem, bo po prostu nie pamiętam, a nie chcę opowiadać dwa razy tego samego Ale, była opowieść. idę sobie normalnie z bilanki, la 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 ten, bierak, bo nawet nie kupiłem siatki, wszystko dobre, zakasadziłem. oszczędność.pl Idę sobie, patrzę, jakaś niewiasta sobie siedzi przy znaku drogowym na skrzyżowaniu Przepraszam, może dokładnie powinienem się wypowiedzieć, przy skrzyżowaniu To nie tak, że był znak w środek w ulicy Wbity asfaltu. Aż takiej biedy u nas nie ma. E, I sobie ta pani siedzi, i coś tam normalnie na, na kartce. Ołówkiem coś zaznacza. Coś, co sobie szkicuje, coś sobie, sobie rysuje. Kurczę, artyści, co oni tu robią? Dawa dali im zadanie, żeby szkicować skrzyżowanie, co? A ale ci artyści są. Trudno. Powinni się nauczyć rysować pieniądze, żeby sobie drukować nowe. No, a ja się nie w tronu, artyści. No to sobie tam. Stanąłem przy przejściu dla pieszych, tam gdzie ona właśnie siedziała. Przyszedłem sobie na drugą stronę. Patrzcie, druga! Nawet ładniejsza! Taka blondyna z długimi włosami, nie? I też na kartce coś robi. Spisek! Widzę, dramacie, spisek oczyma. Dwójka to już dziwne. Co pomyślałem. Jakieś koleżanki przyszły razem szkicować. Nie, moment, siedzą tak daleko od siebie. To nie koleżanki. Nawet się mogą nie lubić. Z drugiej pomyślałem chwilę, może cała klasa przyszła jak szarańcza. Patrzę nie ma. Ale wtedy zauważyłem kołębie. Cała masa kołębi. A! Już wtedy wiedziałem. Ezbeckie kołębie wspierają informacje dla nas. Znaczy dla siebie, znaczy dla nich, tak dla nich zbierają i wysyłają ludzi. A w ich pinują. Bo gołębie nie mają rąk, nie? Tak za bardzo trzymać ołówek, tak tak trochę przypał, nie, A, a w ziarnie coś zbierać, to nie, zaraz coś wyżre informacje jak w ziarnie spróbują coś poukładać, nie? Jakieś 4 plus 7. Pff, a nie, bo panie inny, przyniesie, że gołęb wszystko albo jakaś, jakaś mewa, e, No i wszystko piercię. Nie, nie ma. No to wysłali ludzi, ale ich pinują. cała masa gołębi, nie? Z uzbeckie gołębie siedzą i ich Spisek. To O nie, nie ach. mojej wachcie. Pomyślałem sobie. Nie, żebym miał granat akurat przy sobie, ale... Ale by była potrzeba, tam poszedł i przyniósł. Daleko do domu nie miałem. No. Em, no i pomyślałem, że się do tej ładnej blondyny. Żeby oczywiście zobaczyć, co ona rysuje. No i podszedłem. A tam kreski, w kwadratach. Są dwie? Są dwie opcje. Nie. Jedna to jest to, że liczyli samochody, które przejeżdżają. Jedna trzyma w to, druga w tamtą. Ale to jest oczywiście wymysł szalonego jakiegoś obserwatora. Prawdziwy. Prawdziwy, dokładny obserwator. Z szanującym się umysłem, zdrowym na umyśle, który jest jeden umysł na drugim. Jest jeden ten umysł, on siedzi na zdrowym na umyśle. Wiedziałby, że to pierwszy krok z bezkich gołębi, próbujących zdominować nasz rynek. Opon, tak jest. No więc, jak zobaczycie, Że żywacie rodzice muszą w tym roku zapłacić więcej za wymianę zimówek, albo kupić sobie zimówki gołębie. Nie wiem, jak im to pomoże, ale to im pomaga. Ja, ja, ja to wiem. Co nie powinienem. Nie wiem. Taką cegłówką, czy coś, tą panią, ładną blondynkę walnąć i zaciągnąć do domu, do przesłuchań oczywiście, no ale jakoś tak w sumie, trochę nie pomyślałem o tym, jak teraz tak mówię, ale człowiek codziennie uczy no, uczy, no następnym razem zobaczę uzbeckie gołębie, wyszukam jakiś blondynek i, i ją udam przesłucham, tak będzie, tak, to jest moja historia na dzisiaj. Jakby ktoś był tak miły i dał mi listę historii, które kiedyś opowiedziałem, to byłoby miło ewentualnie dowiedzieć się historii, przytoczyć które są oryginalne. Chlorek to, ponownie, szanowny panie Żółku, jako iż zau Kocham y pff, słowo iż. Zauważyłem pana ra parę razy na kanale Irtyjący historię, to wnioskuję, że interesuje się pan historią. Tak nazywa się to pytanie. Skąd wziął się pana zainteresowanie do historii? Prawdopodobnie ma z tym dużo wspólnego. kanał Discovery i Discovery history był wtedy? A po prostu Discovery Channel, na którym leciało dużo, dużo programów takich godzinnych, e, dotyczących jakichś inwazji, jakichś walki, jakichś bitw, jakichś strategii, czołgów, samolotów i tak dalej. Bardzo lubiłem je oglądać. Myślę, że od tego to się zaczęło. I tak, e, Irytujących Historii jest na pewno jednym z moich top trzech ulubionych kanałów polskich, jeżeli chodzi o YouTube. E, pozostałe dwa, no to musiałem po prostu zajrzeć w kartę, bo w tej chwili po prostu nie pamiętam, ale irytujący historię jak najbardziej. Hmm. Tomasza Kopera lubię na pewno. Nie wiem, czy jest w top trójce, musiałbym właśnie sprawdzić. Ehm, z tym, że nie oglądam jego recenzji piwnych per se, e, takich pojedynczych piw, a bardziej jego vlogi. No i ewentualnie, oczywiście, wielka recenzja piw z biedronki. To jest dla, dla starszych, jakby się ktoś zastanawiał. czy, czy też podobne. To. Programy, wcale nie korzystałem z nich, czy coś. Nie? Mam, mam, mam swoje własne kubki smakowe, nie żebym kiedykolwiek coś pił, nie. Tak nie było, nie. Nope. <grym> nie. Tak nie. Nie. Mm, nope. Nie. Drapałem się po nocy. Paweł Herbeli niestety ciekawą rzecz pisze. Najciekawsze jest to, że ani razu nie dostałem powiadomienia o jakimkolwiek Twoim streamie, mimo dzwoneczka i innych spazmów. <grym> Dziękuję ci, YouTube. A ja myślałem, że przez X czasu na kanale nic się nie dzieje. Dosłownie nic. Chyba, że, robisz... Chyba, że nie robię streamów na YouTube. Edit, teraz sprawdziłem. No teraz to już nie robię, ale wtedy, jak to pisał, to robiłem. Edit, teraz sprawdziłem. I ostatnie powiadomienie na dzwoneczku było z filmu ustawionego jakiegoś ponad miesiąc temu. Jak miło, że co tydzień coś publikuję. Czyli powiedzmy dwa filmy tygodniowo, eee, więc ominął jakieś 8 filmów. Dziękuję ci, YouTube. Krzemoraz 2.8. Ziemia ma 6000 lat i jest płaska. The water didn't happen. A czy w sumie to się stało akurat, że Ziemia ma 6000 lat? Tak, ma 6000 i 7 i 8. W sumie, no ma 6000 lat. Ma też więcej 1000 lat. Dużo więcej 1000 lat. Miliardów lat, miliardów. Ale perce ma 6000 lat, tak. Tak, jak ja mam na przykład 5 lat. Tylko nie w tej chwili. Hmm? A ogólnie posiadam tą liczbę w swoim wieku. Żółko, dlaczego jako teista mówisz, Ło A dlaczego ty mówisz, kur. Obo, Japier. Bo znalazłeś się taki w takiej strefie geograficznej, gdzie mówił po polsku i mówił pewne rzeczy. Na przykład, dzień dobry! Dlaczego mówisz, mi, mija, paparoni, pepeliu, Bo nie jesteś we Włoszech, mówił Boże, bo jestem w Polsce i ludzie tak mówią na różne rzeczy. Piękny język. M -m Mówią o makaronie i peperoni. Piękny język. Zrobiłbyś jak taką godzinę w wersji, jak odpowiadasz na pytania, nie uwielbiam jak tłumaczysz, tylko że ze streamami, kiedy odpowiadasz na pytanie jest taka, że się w końcu wypalacie z pytaniami, także ten. O, o, tyle jest problem. Ponieważ ludzie nie dostają dzwonków, albo nie są zainteresowani, jest mało ludzi na streamie i są problemy. Także ten. To jest bardzo miły komentarz od pana artysta chaosu. Dużo chaosu. Dziękuję. Potrzebowałem tego w swoim życiu. To było wszystko, jeżeli chcecie zobaczyć swoje genialne pytania bo w następnym zapytajcie o rzeczy, to jak najbardziej zaproponuję zapytywać mnie o rzeczy. Także ewentualnie, proszę pamiętać o tym, że chciałbym prowadzić serię. Nie wkurzaj mnie i prosiłbym o dobre pytania, żeby, żeby mnie wkurzyć. No, spróbuj, Frajerze. Zapraszam do mojego Discorda i dziękuję na dzisiaj. Zwołam żuch i baj Ha.